zrobiłem coś głupiego, że tak to... Albo mogę nawet powiedzieć, ja już się przed wami otwieram, to mogę powiedzieć. Ja darzę go w pewien sposób sympatią, nie? My mamy walkę do zrobienia, jasne. Kurwa, ale muszę go najebać, no. Bomba na banie, kończymy balet, no. Pogadałem o tym z Natalią. Miło nam się spędzało czas, więc zaczęliśmy się ze sobą spotykać. I szczerze, nigdy nie byłem w tak dojrzałej relacji. Ona mówi, że smakuje jak ananas. Bierze go do buzi jak banana. Ale nie wiem, co dalej. Coś tam goryla chyba. Dzień dobry, witam w Dniu Zawodnikiem High League. Jestem Marcin Dubiel i dzisiaj po 40 minutach spóźnienia pan operator wytłumaczy Henkowi, dlaczego Henik przez 40 minut nie wyszedł na spazę. Centrum Warszawy, nie ma jak zaparkować, niestety. Czy przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Chyba średnio. Jeszcze Natalia czekała specjalnie na was, ponieważ nie ma mojej współlokatorki Uli, która mogłaby mi związać włosy, więc Natalia musiała czekać, aż będzie mogła mi związać włosy. Jest spóźniona, więc jej też musisz jeszcze wytłumaczyć, dlaczego spóźniłeś się. Nie, nie tłumacz mi, ja po prostu muszę związać mu włosy. A chciałem być w normalnej fryzurze. Ale ty nie umiesz tego robić, szczerze chyba, nie? A ty zawsze jej wiążesz po prostu tak na wprost? Miałem taki czosnek. Ale taki na środku? Tego. Na środku? Co? Na środku? W sensie tutaj? No nie wiem, no tak mi robią, no. Dziewczyny ci tak robią. No, jak jakaś dziewczyna jest w klubie, to tak. A jak nie, to biorę najbardziej dziewczyńsko wyglądającego faceta. I co to jest? Oj, ale chciałem rzucić żartem, ale nie mogę tego powiedzieć. Tutaj połowy tych włosów nie będzie, wiesz o tym, nie? Jak nie? No bo masz za krótkie włosy te z tyłu. No ale tu nie chodzi o tył, tylko grzywka, żeby mi nie wpadała. Życie jest takie ciężkie. Z tobą. Czy ja to później ściągnę w ogóle? Będę wiedział, jak... Sławek ci ściągnie. No. Ty mi będziesz za karę ściągał. A wiesz, jak będę miał włosy spocone po treningu? Poradzimy sobie. Wafelek! No chodź, spacer! No chodź! No chodź! Powiedział Paweł, nie? Tak, Paweł. Powiedziałeś do niego Paweł. Wafelek. Wafelek! Nie, Wafelek. Powiedział Paweł. Co wy kminicie? Powiedziałam. Ty się musisz wyspać chyba. To trzymajcie się, miłego dnia, to na grzywkach. Będzie super. Dzień z Marcinem będzie niesamowity. Uwaga, zamykam. Pa! Pa! Mój standardowy poranek wygląda tak, że wstaję, coś mi liże po twarzy i wiem, że muszę to wyprowadzić na spacer. Później wychodzę z pokoju i widzę jeszcze drugie, które spało w innym pokoju i też chcę, żebym je wyprowadził na spacer. I dopiero później mogę zacząć dzień. Dni teraz, jak jestem przed walką, to zazwyczaj są nudne. Nic takiego się nie dzieje. Czuję presję. Czuję presję, że powinienem coś powiedzieć, ale nie wiem co. Henik jest moim psem, ma 4 lata, a Wafel ma 1,5 roku i jest Uli. Kupiliśmy jej na urodziny. No mieszkają razem, ale w sumie każdy z nich wie, kto jest jego właścicielem, więc znają swoje miejsce. No, w tym roku było ciężko. No nie, no zapomnieć o urodzinach i domownika. Tragedia. Powiem ci, że tragedia. Pieski, chodź. Heniu. Alberto na konferencji jakby nie chciał powiedzieć, przyznać się, bo jak zapytałeś go ile waży, niby się zgrywał, bo potem nagrał jakieś instastory. Zapytałem Alberto na konferencji, jak się ma ta jego waga. Nie chciał odpowiedzieć, coś zaczął mącić. Trochę mnie to zdziwiło, jednak dostałem zapewnienia, że te 85 kilo będzie ważył. Ba, nawet wcześniej usłyszałem, że będzie High League negocjował, żeby 84 ważył. No, dla niego jest to o wiele lepsza sytuacja, bo on musi tylko zbić i później, nawet gdyby się odwodnił, gdyby zszedł z glikogenu mięśniowego, on będzie mógł jeden dzień lub dwa się uzupełnić i wrócić do tej wagi. No, ja muszę lecieć w górę, mój organizm nie jest przystosowany do tego, żeby działać gdzieś tam z większym obciążeniem i dla mnie to jest cięższa sytuacja. No, gdyby nie chciał się bić w 85, no to tym bardziej byłoby to dla mnie absurdalne, no bo jeszcze jak 2 tygodnie temu się ważyłem, to ważyłem 79, no. Szczerze mówiąc, to też nie jest kwestia kwoty, nie? Czy jakby jego 30% z jego kwoty zrobi mi jakąś kolosalną różnicę? Nie, jakby nie mówię tego pod kątem tego, że nie zarabiam nie wiadomo ile, chociaż i tak jestem usatysfakcjonowany z tej pensji, ale raczej chodzi o sam fakt, no wiesz, decydujesz się na coś, to jest jakby kwestia trochę honorowa też, no już bez przesady, bierzesz sobie jakby przeciwnika, który jest niższy, który ma mniejszy zasięg,
Być może rzeczywiście było tak, że to Heilig go podstawiło przed faktem dokonanym, powiedziało: słuchaj, masz się bić z Dubielem, okej, okay, ja nie mówię, że tak nie było, ale jak już się decydujesz i godzisz się na te warunki, no to zrób tą wagę, no. Muszę współpracować z kucharzem, dlatego że mam uczulenie na większość w ogóle produktów, więc te wszystkie diety, cateringi, nie cateringi, to nie dla mnie, bo po prostu nie działa w moim przypadku, ale mam uczulenie na orzechy, sezam, kiwi, to, tamto, sramto. Zostaje jedzenie od kucharza. Ostatnio, co prawda, niestety mi się zmieniła dieta na taką, która mi mniej smakuje, ale muszę szybciej nabrać masy. Nie jest łatwo. Cześć, Paweł! Zmieniłeś fryzurkę? Nie. Jakiś ojabun. Słuchaj. Arigato. Arigato. Słuchaj, czy ty wiesz może, czy psy były karmione albo coś? Wafel coś tam dostał. Coś zlizał z trawnika. Heniek chyba nie. Trzeba piesotto zamówić, człowieku. To jakby nie chcę w tej chwili mówić, jakie będą konsekwencje, gdyby nie zrobił tej wagi, ale na pewno dla mnie to by była kwestia bardziej honorowa niż jakakolwiek inna. No, no najstarszy story nagrał, że w odcinku Ty się nie martw, 85 będzie. A, on to dzisiaj jakoś nagrał? Ty, bo Alberto coś do mnie, kurde, pisał na Instagramie, ale ja go miałem, on mi wylądował w tych innych wiadomościach, ja dopiero teraz zobaczyłem. Ale mi odpisał na jedną relację, brawo za poczucie humoru. A to nie, wiecie co, ja wam powiem tak, ten chłopak, bo można mówić, jeśli ktoś chce mnie zapytać, jak ja mam zdanie na temat Alberto. Ja zgodziłem się na tą walkę, bo jest dla mnie w jakiś sposób atrakcyjna. Atrakcyjna pod wieloma względami, tak? Bo to nie chodzi zawsze tylko i wyłącznie o hajs, ale mogę tym też coś udowodnić. Dla mnie to jest fajne, bo zamknę mordę takiemu Majewskiemu i innym kozakom, które ze swojej wagi zaczęły, jak ja już tu wielokrotnie powiedziałem, pierdolić jakieś kocopoły. I po prostu wezmę przeciwnika, który jest cięższy, większy i mam z nim mniejsze szanse. No. Natomiast jeśli chodzi o samą jego sylwetkę, ja w ogóle wcześniej go nie kojarzyłem. Ja dopiero się zainteresowałem jego osobą w momencie, w którym Joseph się bił, bo wtedy w ogóle gdzieś tam ktoś mi pokazał, kim jest ten gość i jakie nuty robi. No i ja wam powiem, że ja w ogóle sam mam na swojej playliście na Spotify'u jakieś jego piosenki, nie? Ja mam dwutakt zapisany, z bratem zarabiam papier, choć nie wiem, czy już nie Josefa piosenka, nie chcę teraz nakłamać, ale to jest jakby, to jest coś, co w jakiś tam sposób jest dla mnie atrakcyjne, muzycznie, dźwiękowo, to fajnie się tego słucha. Ja nie będę mówił, że jego nuty są chujowe i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ta kreacja artystyczna, jaka ona by nie była, to, że on mówi, że obija czaszki i tak dalej, no spoko, jeśli chce to ciągnąć, no to ja mogę się wdać w dyskusję, no pokaż mi, kiedy ostatni raz komuś czaszkę obiłeś, tam złamałeś, kiedy ostatni raz masz zdjęcie obitych pięści, no. Ale jego osoba jest dla mnie, ona jest taka neutralna, ja darzę go w pewien sposób sympatią, nie? My mamy walkę do zrobienia, jasne. Wiesz, jakby on nie zaczął atakować, no to też nie dam sobie wejść na głowę, to możemy iść i się kurwa napierdalać słownie, ale na koniec dnia w jakiś tam sposób szanuję ten jego dorobek artystyczny. Tym bardziej, że sam jestem przykładem tego, że nie trzeba robić rzeczy, które są jakoś nie wiadomo jak bardzo atrakcyjne i dopracowane kontentowo, tak? Tylko jakaś tam prosta rozrywka do ludzi wchodzi. Ostatnio staram się kręcić więcej materiału po prostu z tego, co się dzieje w ciągu dnia i wybierać później jakieś fajne momenty, które się trafią, niż skupiać się na jakimś konkretnym formacie odcinka, tak? Tylko nie wiem. Wkładamy głowę w miski. No. Nie wiem, jedyne co mi przyszło do głowy. I tak samo jest z muzyką. Czasem można posłuchać jakichś tam prostych tekstów i one też będą fajne. No. Ludzie jednak słuchają kurwa disco polo, prawda? Ktoś kurwa tego disco polo słucha, no i robi to te miliony wyświetleń, więc... A o Jezu, teraz będzie, że porównuje muzykę Alberto do disco polo. Się... Teraz poszedł z tą najnowszą piosenką z gangsta rapu bardziej w kizo, w letniaczka takiego. No tak, no tak. To jakby ja znam tylko refren, ale... Ona mówi, że smakuje jak ananas. Bierze go do buzi jak banan. No... Powiem tak.
twórczość tak ambitna jak moje pranki, no. Śmieję się, wiesz, jakby to jest muzyka, ja mam z tym luz, no. Szczerze mówiąc, jest to na tyle słuchalne, że nawet mi wpadło w ucho. Dzisiaj w ogóle dzisiejszy dzień to się tak kiepsko rozpoczął, ja tylko jak stałem i poczułem, że mnie po prostu ta łopatka opie, mówię, nie no kurwa, to na bank będzie dopiaty dzień. Jak się okazuje, jak na razie tak jest, na trening się spóźnimy, ile? 16 minut. Gdybym sam się nie spóźniał, to pewnie by to zostało przyjęte, ale będzie i tak, że to moja wina, więc... Ale kurwa, to była dzisiaj wasza wina! No. Więc wy będziecie robili karne pompki, czy tam coś. W sumie nie wiem, co dzisiaj będę miał na treningu, ale chyba będzie Tyburski. To jest w sumie teraz mój główny sparring partner. Nie wiem, sparringami to bym tego nie nazwał. No po prostu jakby pomaga mi zadaniowo i tak dalej. No, sparringi też sobie razem robimy, ale wzrostowo, wagowo jest gdzieś tam podobny do mojego przeciwnika, więc nie mógłbym sobie chyba wymarzyć lepszej osoby do tego, żeby, z którą mógłbym teraz trenować. To moja oczywiście subiektywna opinia, ale ja uważam, że Paweł ma o wiele większe umiejętności od Alberto. Przede wszystkim jakby ma też to i doświadczenie ma i od wielu lat trenuje i też parter robi już jakiś czas. Z tego co wiem, no to u Alberto chyba to wszystko niedawno się zaczęło, więc jeśli sobie będę radził z Tyburskim, no to nie będę miał problemu z tym, żeby radzić sobie z Alberto. Alberto narobił sobie wrogów. Szeliga, Tyburski, Denis, Meduza. A na koniec dnia wziął takiego przeciwnika. Słuchaj, nie jest to w mojej gestii, żeby go bronić, natomiast kiedy on wejdzie do tego oktagonu, no to może się trochę zderzyć z rzeczywistością, nie? Chciałbym powiedzieć, że mu tego nie życzę, ale w sumie to mu tego życzę, no. Ta walka, ona, nie ma co się oszukiwać, ta walka jest absurdalna, ale ona w swoim absurdzie ma dużo logiki, tak? No ja mam gorsze warunki fizyczne, ale już coś tam trenowałem, no i jednak mam za sobą to doświadczenie jak doświadczenie, tak, łapania, raczej machania łapami i cepeliady niż jakiejś profesjonalnej walki, ale mam taką ogładę, jakby obycie z tym oktagonem, a on tam wyjdzie i być może nic się nie stanie, być może pójdzie tak jak gdyby nigdy nic, ale no, ja uważam, że jest to do zrobienia. Szczerze, ja nawet nie wiem, czy w dobie tego, że on tam się z tymi wszystkimi tyburskimi szeligami popychał słownie, to czy nawet nie lepiej, że on sobie zrobił jedną walkę, wiesz, najpierw z trochę łatwiejszym przeciwnikiem, łatwiejszym teraz sobie odejmuję, ale w szeligą bym się nie chciał napierdalać. On też wtedy już będzie miał to obycie z oktagonem, niech on się też przyzwyczai, niech wtedy idą się bić, no kurwa, do czego to doszło, że ja bronię swojego przeciwnika. Choć z drugiej, wytniemy, choć z drugiej strony, no rzeczywiście, no jakby, ja to się jednak zastanawiam, o co chodzi z tą jego, tak jak już to powtarzałem wcześniej, kreacją artystyczną, bo można by to podciągnąć pod te teksty piosenek i tak dalej, ale on się rzeczywiście chce też na takiego kreować, tak? Mówi, że może iść i się napierdalać z Tyburskim, mówi, że może iść i się napierdalać z Szeligą. No jednak są to takie trochę już zobowiązujące słowa, bo jeśli tak mówisz, to idź i się tego podejmij. Słuchaj, zobaczymy, na czym skończy się ta walka i uważam, że jeśli przegra ze mną, no to nie wiem, czy następnym przeciwnikiem będzie taki Szeliga czy Tyburski. No jednak są to ludzie lepiej uwarunkowani fizycznie i też trenują dłużej niż ja, więc będzie można to zrzucić trochę na stres, ale pewnie będzie miał wtedy jeszcze do zrobienia inne walki w międzyczasie. No ja nie zamierzam tej walki przegrać, ja idę tam po wygraną, idę po jego głowę, więc kurde, no chciałbym mu powiedzieć jakieś miłe słowo, ale kurwa, ale muszę go najebać, no. Siemanko, jesteśmy w Uniku na treningu z Dubielem. Dzisiaj dam mu troszeczkę wycisku, żeby na walce nie dał dupy. Trzymam za niego kciuki i oczywiście Alberto, czekam na ciebie. Jak zwykle Marcin dzisiaj się spóźnił, to nic nowego, ale z tego co słyszałem, to nie jest jego wina.
jednak to jest w jego naturze, żeby się wszędzie spóźniać i jak to on powtarza, że to nie jest wyraz braku szacunku, tylko po prostu on taki już jest. Dzisiaj mamy zaplanowaną pracę z Pawłem Tuburskim, który jakby będzie odzorowywał przeciwnika Marcina, więc praca dosyć ciężka i wymagająca. Myślę, że będzie się działo. Alberto, to będzie twoja noga. Paweł Tuburski zdecydował się na pomoc i chce pomóc Marcinowi z racji tego, że jest też osobą, która czeka na walkę z Alberto. Ma też umówioną walkę, więc Marcinowi pomaga w przygotowaniach i korzystamy też z jego zakresu rąk, z jego wzrostu i podobnych gabarytów. Chociaż myślę, że Paweł ma lepsze gabaryty niż Alberto. No tak, i umiejętności. I umiejętności też. Tamten zobacz, już wariat skacze tutaj od godziny. Jeżeli chodzi o Pawła Tyburskiego, to on przychodzi zawsze punktualnie albo przed czasem i skacze już od godziny na skakance, żeby doczekać się na naszą gwiazdę. Patrząc na jego posturę, jego płaszcz mięśniowy, uważasz, że będziesz miał więcej tlenu w walce? Ta jego postura jest taka, widziałem te jego łapy, widziałem, że rzeczywiście jest duży, ale stańmy przed faktami. Ma 2 metry wzrostu, będzie miał ważyć 85 kilo, nie wiem, dajmy na to, że może zejdzie z wody, no to będzie i tak pod 9 dych ważył na tej walce, ale wciąż 90 kilo przy 2 metrach i tak ogromnej górze, to jak na moją logikę, to co? Czegoś mi musi brakować w nogach. No bo wiesz, co mam na myśli? Arek Wrzosek, który trenuje w Uniku na Legii, bije się w K1, ma 2 metry i waży 107, 108 kilo i on mi mówi, że to jest jak na jego wzrost taka dosyć niska waga, nie? No więc wydaje mi się, że to... Tak zwany bocianek. Tak, bocianek. Powiedziałeś w jednym wywiadzie, że nie chcesz się bić z nim na pełen dystans, bo po prostu szkoda ci zdrowia. Nie chcesz się obijać pełne 3 rundy, tylko skończyć walkę przed czasem. Zamierzam tak czy siak skończyć ją przed czasem. To nie jest przede wszystkim przeciwnik do tego, żeby się z nim obijać przez 3 rundy. No, można tam się pośmiać, że nogi ma chude. Być może, tak? Nie widziałem w sumie jego nóg, ale można gdzieś tam sobie pożartować, ale nie ma co absolutnie go lekceważyć. Łapę jednak ma ogromną, siłę też na pewno będzie miał ogromną w tej łapie. Więc obstawiam, że takie mocne, że tak to mówimy, pierdolnięcie mogłoby mnie zderzyć z rzeczywistością. Nie chcę zdradzać jakby planu na tą walkę, natomiast tyle, ile mogę powiedzieć, już powiedziałem, raczej nie chcę zakładać, że będę miał zamiar wygrać ją na punkty. Nie tak jak trzeba. Chodź już się ze mną bić może, co? Wspominałeś, od 2 lat trenujesz MMA i ogólnie sporty walki. Jak myślisz, wpłynęło to mocno na twoje życie? Trenowanie miało przeogromny wpływ na to, kim ja jestem teraz. Moje życie praktycznie zmieniło się o 180 stopni. Tak jak nawet teraz zobaczyłem, jedna osoba z produkcji tutaj musiała iść zapalić papierosa. Zrobiła to w tempie chyba jednej minuty, a to jeszcze chyba czerwony nawet, czy nie? Czy złoty? Złoty. Wiesz, ja na przykład kiedyś paliłem 3 paczki fajek dziennie, nie? Tam za dużo o tym w internecie nie mówiłem, no bo jakby nagrywasz content dla dzieciaków, to głupio się przyznać, że ich idol pali 3 paczki papierosów dziennie. No, to jest 60 papierosów, to jakby sobie podzielić przez... Aż sobie kurwa to policzę. To paliłem jednego papierosa na 16 minut w ciągu dnia. Wyobrażacie to sobie? Jednego, ja cały czas chodziłem z fajką w mordzie. Tą decyzję o odrzuceniu papierosów podjąłem już trochę wcześniej. Tych rzeczy, tych wyrzeczeń związanych z tym, żebym się odpowiednio przygotował najpierw do pierwszej, później do drugiej, a teraz i do czwartej nawet walki, było całkiem sporo. No, na przykład od listopada zeszłego roku nie piję alkoholu. Oczywiście tam też nie bez przyczyny. No, ja taką decyzję wtedy podjąłem, bo po prostu... Hmm.
zrobiłem coś głupiego, że tak to, albo mogę nawet powiedzieć, no jakby mam, ja już się przed wami otwieram, to mogę powiedzieć, po prostu w listopadzie zeszłego roku, jak była pewna gala, to stanąłem pod oktagonem, w którym bił się mój poprzedni rywal i zacząłem po paru głębszych pięćdziesiątkach krzyczeć: jedziesz z nim, kurwa, Mati, dajesz go, kurwa. Z nałogami to jest tak, że pewnego razu po prostu jak przesadzisz, wstajesz i myślisz: ja pierdolę, co ja odjebałem. Ja nie mówię, że ja mam całą tą drogę za sobą, tak? Teraz nie piję, być może za rok będę pił. Człowiek się uczy całe życie. Te sporty walki, tak jak mówiłem, właśnie wyrzeczenia, z którymi wiązało się podjęcie, w ogóle możliwość podjęcia tego zadania, one odmieniły moje życie o 180 stopni. No, też nawet gdzieś tam psychicznie pod kątem terapii dużo mi to dało. Jestem teraz właśnie po 4 latach zakończyłem terapię niedawno. Co prawda spotykam się, mam jeszcze takie wizyty kontrolne u terapeutki, no bo jednak zakończenie jakiegoś takiego ważnego etapu w swoim życiu, gdzie spotykasz się z kimś raz na tydzień, cały czas rozmawiasz o problemach, to jest takie stresujące, nie? Wydaje mi się, że nie było zbyt wiele w ostatnim czasie tak stresujących rzeczy w moim życiu, jak właśnie zakończenie terapii. To, że terapeutka stanęła i mówi: słuchaj, no my chyba nie za bardzo mamy o czym rozmawiać. Uważam, że to mi dało bardzo dużo. Mój trener jest też zajebistym trenerem mentalnym. Podwójny lewy, prawy siedl, na zmianę, raz jeden, raz drugi. Podwójny lewy, prawy siedl. Układamy tego prawego siedla, powadaj się w gardę, trzymaj wszystko nisko i pracujemy na nowo. Start. Ja? No jak chcesz, no. Tu. Trzymaj gardę bardziej, tu mi bo jak się... Prędko, jak kurwa ten napierdalał znowu, kurwa, ma ambicje, żeby przed kamerą zajebać. Nie, ja cię nie mogę, bo ja bym cię zajebał dużo. Nie, nie. Uderzaj, no mocno. Skąd tyle wojska weźmiesz? Ten się kurwa cofa jak to było. O nie! Ale! A może wskoczę od razu, wskoczę kurwa w gardę i zacznę kurwa w górze obrotówkę. Dawaj. Nie wsiadę. Kurwa. Ja nie raczej to taki popisowy robić. Kurwa. A to czy ja. Ale to nie rób popisowy, to trening już. Najlepsze jest to, że Marcin całe życie w tym nie robi popisowy. No nie! Trener Szyszka to jest tak naprawdę wszystko w jednym, nie? Ludzie chodzą do psychologa sportowego, mają trenera od stójki, trenera od parteru, trenera od przygotowania mentalnego, a idziesz do trenera Szyszki i masz wszystko w jednym człowieku. Czy to wszystko, co się działo, wydarzyło we mnie, to jest czyjaś zasługa, to chyba właśnie oddałbym ją najbardziej Przemkowi. Teraz uważam, że jestem bardzo stabilny psychicznie i emocjonalnie. Ludzie w internecie będą pisali różne rzeczy, ponieważ oni odnoszą się do tego, jak to wygląda według nich, według jakiejś tam narracji, którą ktoś im nadaje. No, tą narrację nadają różne osoby. Już ostatnio gdzieś tam powiedziałem w pewnym wywiadzie, że wydaje mi się, że największy kawał tej roboty wykonałem w tym roku, bo przestawiłem w pewnym stopniu swoje myślenie. Pierwszy raz od 7 lat działalności internetowej zacząłem dopuszczać do siebie myśl, że to, co mówią ludzie, nie powinno tak bardzo na mnie wpływać, bo ludzie raz cię będą lubili, raz nie. Wiesz, kiedyś bardzo bolało mnie to, że ja robiłem coś w dobrej wierze, a ludzie zarzucali mi, że moje intencje były zupełnie inne, a przecież nikt nie wie, nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie ja mam intencje oprócz mnie, tak? Nikt nie wie, jakie są moje prawdziwe intencje. Czy to przy okazji różnych skandali, które miały miejsce, jakby skandali związanych z moją osobą, które miały miejsce w przeszłości, czy to podczas różnych teraźniejszych sytuacji, które się dzieją. No, ludzie bardzo często chcieliby mi wmówić, że ja mam jakieś intencje. Swoją drogą, intencja to jest słowo tego roku dla mnie. Ale ja wiem, jakie mam intencje i zacząłem godzić się z tym, że po prostu powinno być dla mnie najważniejsze to, że moi bliscy ze mną dobrze żyją, że oni są ze mnie zadowoleni, tak, że ja jestem dla nich wystarczająco dobry, że mogą na mnie liczyć. I dopóki gdzieś tam to grono najbliższych mi osób nie ma co do mnie jakichś większych zarzutów, no to jest to, co mi wystarcza w zupełności. Pały szalet, obstrał. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Co ci teraz boli? Teraz tego, kurwa, nie? Nie,
nie, bo ja powiem, mam sundarkę, nie przecież. To są inwalidzi, to jest po prostu grupa dla inwalidów. Nie, to są freaking inwalidzi. No, spójrzcie na nich. Chodź, chodź. Ja nie robię pod publikę, dobrze. To było przypadkowe, nie? Moi drodzy, Dubiel ciężko zasuwa, żeby spuścić Alberto w piernicz. Z najlepszymi chłopakami w najlepszym klubie. Ja go mocno dociskam, więc 4 czerwca na pewno nic gorszego go w klatce nie spotka. A ty, Alberto, jak przegrasz z Dubielem, to zapraszam ciebie razem z tym swoim złomkiem. Mogę was dwóch napierdolić. Wyszedłem z treningu. Nie będę wam mówił, jak miałem dzisiaj dupiaty trening. Naprawdę nie byłem w stanie się strzelić jakoś. Nie mój dzień, tak? Tak to czasem bywa. Więc standardowo zamawiam sobie białko po treningu. Przyjechał mój menadżer, siedzi sobie tam, więc idę z nim pogadać. A później musimy lecieć do domu, muszę się wykąpać i jechać do osteopaty. Żeby może coś zrobić z tą łopatką pieprzoną. Dzisiaj nagrywam z chłopakami dzień zawodnikiem. A z jakim zawodnikiem nagrywacie ten dzień? Macie jakiegoś zawodnika? Sławek? W samochodzie jest. W samochodzie się. No. To fajnie, byś miał fajny dzień. Tak, właśnie. Chłopaki postanowili mi... Umilić dzień z zawodnikiem. Tak. Może Alberto przyjdzie i po prostu spędzę z nim trochę czasu. Poznacie się lepiej. Poznamy się lepiej. Pójdziemy na go-karty. Może, na może wspólny masaż na 4 ręce. No. To też zbliża. Może mnie na fita weźmie. Czy ty chcesz chłopakom coś powiedzieć? Do kamery? Odnośnie mnie? Marcin jest bardzo skomplikowaną osobowością. Dziękuję, to były bardzo miłe słowa. Ale ma ducha walki, no. Co zresztą było widać już 3 razy. Myślę, że i 4 razem pokażę, na co go stać. No ale chyba teraz najcięższa będzie przeprawa. Znaczy gabarytowo tak, ale myślę, że jest kwestia tego doświadczenia jednak. Tak, no pamiętajmy, że to jest trochę już czasu na macie spędzony, no i przede wszystkim wyjścia, tak, do walk. Ale w tej właśnie różnicy pomiędzy nimi, myślę, cały urok tego zestawienia, tak. Taki trochę Dawid Goliat. A wiemy, jak się to skończyło. Właśnie odnośnie takich przyjacielskich relacji, to też wspominałeś, że w sumie ograniczyłeś jakoś mocno swoje grono najbliższych przyjaciół. Tak, no to się stało trochę przez przypadek, nie? Miałem taki moment już, że gdzieś tam spadałem z fali 2 lata temu. Jak się pojawiła pierwsza walka, no to znowu zacząłem na niej płynąć. I bardzo łatwo jest wtedy wyselekcjonować sobie, kogo nie ma, jak jest dołek, kto nagle znowu się pojawia, kto nagle znowu znika i znowu się pojawia. Pozbyłem się niektórych osób, po prostu urwałem z nimi kontakt, skupiłem się na swoich rzeczach. Ja naprawdę robię miliard rzeczy w ciągu dnia I nawet nie miałem czasem czasu na utrzymywanie i dbanie o niektóre relacje. Teraz dbam o te z najbliższymi i tak już jest, no. Dojechaliśmy na Torwar, idę teraz właśnie do osteopaty. Mam takie różne zajęcia w tygodniu. 2 razy pracuję z fizjoterapeutą, raz z osteopatą. W sumie nad różnymi rzeczami. Z fizjoterapeutą głównie są rzeczy opierające się też na rozciąganiu i tak dalej, bo to mam pewne braki, o które nie zadbałem, jak byłem młodszy, no bo też jakby nie uprawiałem tyle sportu, co teraz, nie? Jakby moje ciało nie jest ciałem sportowca, do tego wszystkiego trochę trzeba się przystosować, no i kurde, to jest właśnie taki największy problem, z którym sobie trzeba mierzyć, jak nagle zaczynasz robić, nie wiem, 7 jednostek treningowych w tygodniu, więc trzeba gdzieś tam działać profilaktycznie. Teraz osteopata gdzieś tam popracuje nad różnymi moimi
kręgami, żeby mi się tam nic nie działo, żeby wszystko było na miejscu. No a u fizjoterapeuty będę jutro, więc to. Tam jest właśnie gabinet, tutaj jest swoją drogą Legia Fight Club, więc w Warszawie wszystko jest na jednym miejscu. Tutaj się biją, tam się biją, kurde, jednak jak już się człowiek wkręci w ten świat sportowy, to wszędzie widać. Nie wiem, co już gadam głupoty, po prostu może pójdę do gabinetu. Odnośnie najbliższych, to ostatnio też zaskoczyłeś w wywiadzie. Po prostu w krótkim zdaniu na pytanie odnośnie NATS-u potwierdziłeś, że tak, jesteście razem, a chodzi mi tutaj o sytuację taką, że inni ludzie po prostu mocno się afiszują. Tak, zerwałem z tą i z tą. Instagram, relacja, film na YouTubie. Słuchaj, odnośnie tego, tej pierwszej części, to nawet pamiętam, że dziennikarka była sama zdziwiona, bo nawet nie wiedziała, co ma już dalej powiedzieć. Powiedziała, no okej. Okay. Słuchaj, ja nie ukrywam, że spodziewałem się tego pytania na konferencji i zastanawiałem się, jakby myślałem nad tym, jak mam zareagować. Dla mnie to jest trochę ciężka sytuacja, bo popełniłem wiele błędów w przeszłości i co bym teraz nie zrobił, może być to odbierane negatywnie, tak? Na przykład w momencie, w którym nie chciałem się gdzieś tam afiszować, nie chciałem mówić publicznie o tym, że jesteśmy razem, ale ludzie cały czas to dostrzegali, no bo jednak jeśli jesteś z kimś, to spędzasz z tą osobą większość czasu, tak? Więc w momencie, w którym nagrywam vlogi całego dnia, no to ona tak czy siak się pojawia. I dodałem ostatnio takiego vloga, w którym po prostu przeczytałem, że jakieś tam komentarze były związane z tym, że ja nakręcam związek NATS-u. Marcin mówiący, że nie nakręca związku z NATS-u i ten film, nie? Takie komentarze były. I po prostu siadłem sobie, jakby pogadałem o tym z Natalią i uznałem, że... Kurwa, no po prostu takie jest życie, tak? Ludzie mi mogą zarzucić to, że jestem hipokrytą, bo kiedyś mówiliśmy, mieliśmy do siebie pretensje o ten cały Team X2, o to, o tamto, o sramto. No tak, no kiedyś mieliśmy, natomiast nie tyle, że czas goi rany, ale czas zmienia sytuację. No kiedyś miałem takie podejście, teraz to podejście jest inne. Od tamtego czasu porozmawialiśmy, dojrzeliśmy, dużo się wydarzyło. Ta relacja, ona powstała trochę przez przypadek, po prostu byliśmy na nartach i gdzieś tam miło nam się spędzało czas, więc zaczęliśmy się ze sobą spotykać. I szczerze, nigdy nie byłem w tak dojrzałej relacji. Nigdy nie byłem w tak dojrzałej relacji, nigdy nie czułem się tak dobrze w żadnej relacji. Nigdy nikt mi nie pokazywał, że można tak dbać o drugą osobę i kurwa, nigdy nie byłem tak szczęśliwy będąc z kimś. Tak szczęśliwy, tak prawdziwie szczęśliwy, wiesz. Kiedy wstajesz, doceniasz to, że po prostu, że jest dobrze. Być może, wiesz, to może być ciężko zrozumieć, ale w mojej sytuacji po prostu, wiesz, ja mam za sobą 25 lat w tym roku, 26 w tym roku, 26 i wiem, że zdarzało mi się żyć pewnymi schematami. Na przykład kiedyś żyłem w takiej sinusoidzie, na przykład w związku, kiedy przez chwilę jest dobrze, później przez dłuższy czas jest źle, po to, żeby przez chwilę było dobrze. To się nazywa w ogóle współuzależnienie. Żyjesz, jakby kłócisz się z kimś tylko po to, żeby poczuć ten taki pik, kiedy jest zajebiście, kiedy jesteś przeszczęśliwy. Wiesz, ja nad tym pracowałem i w pewnym momencie, jak jesteś w normalnej relacji, to przestaje ci wystarczać to, że jest normalnie, bo zawsze szukasz tych takich górek. I to, co ja wyniosłem po gdzieś tam pozbyciu się różnych uzależnień, po przepracowaniu tego na terapii, to jest to, że nauczyłem się po prostu doceniać spokój, doceniać dojrzałość, doceniać, tak jak mówię, w tym przypadku zdrową relację, tak? Takie spokojne życie. I po prostu mam to zapewnione, no stało się, no jakby spotykamy się ze sobą. Jeśli ktoś chce mówić, że jest to gdzieś na pokaz, że sobie to wymyśliliśmy, okej, no ja nie będę nikogo przekonywał, nie? To ja mam się czuć na koniec dnia dobrze i ja się czuję dobrze. Ja po prostu, kurwa, jestem szczęśliwy, ja pierdolę. Jak już jesteśmy przy Natalii, to ostatnio w naszym materiale z konferencji powiedziała, że miała się bić na tej gali, ale po prostu nie było żadnej przeciwniczki, bo wszystkie się bały. No tak, no ja to jakby śledziłem też, w sumie cały czas w jakimś tam stopniu i doradzałem.
Słuchaj, no dziwna sytuacja, co mam ci powiedzieć. Wydaje mi się, że rzeczywiście z perspektywy federacji byłoby to całkiem atrakcyjne pewnie, gdyby zrobili jej walkę. Natomiast rzeczywiście nie udało się znaleźć przeciwniczki, co jest mocno zaskakujące. No, z tego co wiem, to ten rewanż, który ona ma mieć, no to one chyba planują w innym terminie. Miała mieć jakąś walkę pomiędzy, ale kurde, nie mogę chyba rzucać nazwiskami tutaj, które były proponowane, ale było tego sporo i każda przedłużała, dostawała dobre warunki, a ostatecznie żadna się nie zgodziła. Mi się wydaje, ja to tak rozmawiałem nawet z jedną osobą od was, że to jest chyba trochę tak, jakby w oczach ludzi to jest tak, że tak, skoro ona pokonała Lexi, a Lexi później wyszła i w minutę pokonała Fagatę, no to ona musi być jakąś przewojowniczką, tak? Jakby ludzie nie biorą pod uwagę tego, że gdzieś tam Lexi później przecież jakby trenowała, po prostu miała, wiesz, takie przygotowania stricte do walki, więc to jakby dalej były takie przygotowania bardzo intensywne. Natalia chyba przez jakiś czas miała luz, choć też już później wróciła do tych przygotowań. Nie wiem. Ktoś od was powiedział kiedyś, że ona w oczach ludzi to jest jak jakaś Joanna Jędrzejczyk, co w sumie mnie rozbawiło trochę, ale nie wiem, wydaje mi się, że... O, moje przypomnienia. Mi takie budziki dzwonią średnio co 5 minut z różnymi przypomnieniami. Na pewno dla mnie to w tej obecnej sytuacji jest to o tyle dobra sytuacja, że nie będę się musiał stresować, bo jak sobie myślałem, że ona będzie miała walkę w co-main evencie jakimś, a ja na przykład będę miał w main evencie, no to jednak w pewnym momencie już się odłączasz od tego, co się dzieje, ty jesteś już skupiony na przygotowaniach, masz rozbiegówkę z trenerem, tak, żeby się tak dociążyć, tak wyglądają przygotowania przed walką, na chwilę przed wyjściem na ten robisz takie przeciążenie, że idziesz, że się pocisz, żeby się rozgrać. I jakbym miał się skupić, a z drugiej strony myśleć, że ona się bije, to też pewnie bym się trochę zestresował, ale wyszło jak wyszło. Dotknął mnie gdzieś przy szyi. Wracam po 2 minutach, o, ładnie odpłynąłeś, dotknąłem i zaczyna opowiadać jakiś tam przywód nerwowy, czegoś tam, no spoko, dotyka mnie tak cały czas, żebym tylko mógł spać. Kocham sen, ale mi brakuje czasu na sen. Robię właśnie kawę dla ekipy, ja sam dostałem zakaz picia dużej ilości kawy, bo piłem 11 kaw dziennie, więc mój dietetyk i lekarz się zbuntowali. Jakiś tam chyba kortyzol podniesiony miałem, w ogóle jakieś wyniki badań mi przez tą kawę się destabilizowały, więc no. Ale kawę kocham, tylko czarną. Ja nie wiem, jak można w ogóle pić kawę z mlekiem. Do teraz tego nie jestem w stanie zrozumieć. Ale cóż, no. Są takie dziwaki. Jesteś takim dziwakiem? Nie odzywam się, bo jestem. Ja pierdzielę. Nie no. Kawa czarna po prostu, ona smakuje tak dobrze, wiesz, ja się tym interesuję, tu masz Rwandę, tu masz Etiopię, nie, każda ma inne nutki smakowe, a kurwa ludzie wlewają tam mleko. Kawa z mlekiem i z cukrem, nie no, po prostu słyszę coś takiego, to mnie strzela aż. Ekspresy przelewowe, ja mam nawet takie zdjęcie, kurwa, tylko czy ja mam gdzieś, gdzie to zdjęcie mogę znaleźć, ja znajdę to zdjęcie, jak byłem mały. Jak znajdę to zdjęcie, to sam sobie będę bił brawo, ale... Ekspresów przelewowych... To już było wiadomo, jak miałem roczek czasu i chodziłem z filtrem na głowie. To jestem ja, moja mama trzyma mnie na rękach. I ten... Taka ciekawostka. No dobra, to w sumie miał być dzień z Dubielem, a wyszła spowiedź z Dubielem. Masz jakieś na pokutę, jakieś ostatnie słowa do Alberto? Tak jak mówiłem, ja gościa traktuję z szacunkiem, ja Alberto do ciebie nic nie mam, ale jesteś pewny siebie, być może tylko takiego grasz, ale wiedz, że jak wejdziesz do oktagonu, może być różnie. Nie mówię, że będzie, ale być może będzie. Tak. Bomba na banie, kończymy walet, no. Będzie słodki jak ananas, może? Nie interesuje mnie, czy Alberto jest słodki jak ananas i jakiego ma banana, ale... No, ale będzie bomba na banie na pewno. No.